Dziesiątki, a nawet setki motocykli można było zobaczyć wczoraj na ulicach Leszna. Miłośnicy jednośladów oficjalnie zainaugurowali sezon. Tradycyjnie przy kościele Świętego Krzyża odbyło się święcenie maszyn i ich kierowców. I on tak gra, jak pan jedzie? Gra. Można taką opcję nastawić, że jak im szybciej jadę, tym głośniej. No ale pan to słyszy? Słyszę. Szyba mnie chroni. Co to jest za motocykl? Honda Goldwing 1800. Fajny? No, bardzo fajny. Zasłużony, 8 lat na nim jeżdżę. To jest mój jedyny motor i już będę do końca. Jak tylko będę mógł prowadzić, to będę na tym motorze jeździł. Stara, poczciwa WS-ka 125. Pani? Tak, tak, oczywiście. To jest moja pierwsza WS-ka, gdy miałam 8 lat. Mój ojciec zaczął kolekcjonować motocykle. Miałam przyjechać dzisiaj osą, ale ponieważ ma problemy z odpalaniem, więc z nią nie przyjechałam. A mamy około 150 motocykli. I więc przyjechałam, bo mam sentyment do mojej WS-ki, od którą jeździłam pierwszą moją WS-ką. Patrzy pani na te wszystkie wypasione maszyny i tak... Nie zamieniłabym nigdy w życiu zabytków na plastiki tak zwane. Tropka taty. Tata ją kupił? Kupił od wuja, jest w rodzinie od dawna, bardzo dawna, 40 lat i spisuje się nienagannie. Nic nie trzeba z nią robić? Trzeba, pali wolać. Włodzimierz Klimkiewicz, pasjonat motocykli. Pasjonaci w tym roku chyba trochę później zaczynają, co? Mniej więcej o tej porze my tak zaczynamy, dlatego że o tej porze zaczyna się pogoda, która pozwala nam jeździć na tych motorach. Ja wiem, że zawsze przed Wielkanocą było. To może Wielkanoc była nie w tym momencie, co potrzeba. Widzę, że z roku na rok coraz więcej właśnie. A tak, bo coraz więcej młodzieży kupuje motory i bardzo nam miło, że tak, tylko żeby jeszcze jakby zachowali ostrożność, bo to jest najważniejsze na dwóch kółkach. No właśnie zastanawiam się, czy to dobrze, czy źle, że motocykle stają się tak bardzo popularne. A nie, no dobrze, dobrze, tylko po prostu wszystko z głową. Motocykliści dzielą się na dwie grupy. Ci, co upadli i ci, co jeszcze nie upadli. Być może każdy upadnie, tylko żeby to był szczęśliwy upadek. Panie Jezu Chryste, strzeż i chroń wszystkich ludzi, którzy podróżują naszymi drogami. Pobłogosław te pojazdy wykonane przez człowieka, aby jemu służyły i spraw, aby wszyscy, którzy się będą nimi posługiwać, czynili to na chwałę Twoją i pożytek własny oraz wszystkich bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Siadamy na motory.